Hej YouTube, to znowu ja. Surprise, motherfucker. I dzisiaj powiem wam, że dziękuję za całe w sumie 5 lat od kiedy wrzucam filmiki, albo 6, nie pamiętam, chyba już 6. Ogólnie mój kanał istnieje już 7 lat. O kur... I urodziny będzie miał 18 lutego, więc 18 lutego pojawi się specjal na 7 lat istnienia mojego kanału. Tak, już jestem tyle czasu na YouTubie. Niesamowite, po prostu mogę się nazwać młodym dinozaurem YouTuba. Ja jeszcze naprawdę pamiętam, jak ten YouTube wyglądał bardzo, bardzo inaczej niż teraz, więc Poza tym, jeśli wiecie, albo jeszcze nie, robię miniaturki dla Manojka, takiego youtubera, który nagrywa głównie gry i głównie Fortnite'a. No i powiem wam, że Jezu, w końcu ktoś mnie zauważył i ktoś wykorzystuje mój talent do robienia ładnych rzeczy. Nie ma czegoś takiego jak talent. Sama to kiedyś powiedziałam. Say what? Ale uznajmy, że to jest mój talent, czyli po prostu moja praca nad rysowaniem i po prostu nad nauką rysowania, ponieważ jeśli wiecie albo nie, 11 lat chodziłam na zajęcia plastyczne. O kur... No i tam nauczyłam się rysować brył, tam nauczyłam się malować akrylem, trochę malowałam olejem, ale mi nie podszedł. Tam się też nauczyłam akwareli. No i powiem wam, że w sumie głównie mogę dziękować wszystkim ludziom, którzy uczyli mnie rysować i malować, niż samej sobie. No i oczywiście dziękuję wam, że mnie subskrybujecie. No i oczywiście główne podziękowania dla Manojka, czyli dla Adriana, który wspomniał o mnie na filmiku, że ja mu robię miniaturki. No i dzięki niemu przyszło do mnie ponad 400 osób, więc ja jestem wow. Dla mnie to jest szok, że kurde, w ciągu jednego dnia przyszło mi 400 osób na kanał. I to było takie Matko, mam 10 tysięcy, moje upragnione 10 tysięcy. W końcu! Jej! Z tej niesamowitej okazji, że mam już to 10 tysięcy, moje upragnione, moje wymarzone 10 tysięcy, założyłam swój nowy choker z AliExpress. Więc jeśli taki chcecie, to na AliExpress sobie można taki znaleźć. Kosztował mnie chyba, nie wiem, 5 zł i jest super, ale czekałam na niego ponad 2 miesiące. Dzisiaj będę oczywiście opijać swoje 10 tysięcy przy pomocy, proszę państwa, cudownej Nesty, bo alkoholu ja nie piję na kanale, ewentualnie później sobie wypiję, nie wiem, jakiś soczek. Nie będę gadać o pierdołach, tylko dzisiaj porozmawiamy sobie o czymś fajnym. Ogólnie, często i gęsto ludzie na Instagramie piszą do mnie, że jak ja to robię, że ja jestem taka fajna i w ogóle. To ja wam powiem, jak ja to robię. Po prostu jestem sobą. I to na tyle dzisiaj. Trzymajcie się do następnego filmiku. Papatki! Nie no, ogólnie to jest tak, że jeśli człowiek jest fair wobec siebie i wobec świata, to cały świat teoretycznie jest fair wobec tego człowieka. Nawet jeśli człowiek nie wierzy w Boga. Nawet jeśli człowiek jest ateistą, to zawsze z każdej religii wyciągnie coś dobrego dla siebie. I ja, od kiedy skończyłam lat 21, zaczęłam myśleć bardziej niż myślałam kiedyś. Wyciągnęłam z Biblii jedną ważną rzecz, która w sumie można ją nazwać karmą. Czyli po prostu nie rób drugiemu, co tobie niemiłe. Działa. Jeśli ty nie sprzeciwiasz się innym osobom, jeśli nie hejcisz innych osób, to teoretycznie inne osoby nie będą hejcić ciebie. Chyba że odpierdolisz jakieś totalne gówno, no to wtedy będą cię hejcić, no bo to jest normalne. Ale jak jesteś totalnie family friendly, jak ja, i jesteś totalnie miły dla wszystkich i potrafisz rozmawiać z ludźmi, ponieważ dużo z nimi przebywałeś kiedyś, przebywasz może aktualnie, no to wtedy też inaczej rozmawia się z ludźmi. Więc żyjąc właśnie tymi wszystkimi sposobami, dostaniemy zupę pomidorową z rosół z wczoraj. No! A tak naprawdę to żyjąc tymi zasadami jesteśmy po prostu fajni
I tak to wygląda. I tu nie ma żadnej tajemnicy, po prostu jestem sobą. Wy się mi pytacie, dlaczego jestem fajna. Ja wcale nie jestem fajna, jestem normalna. LOL. Kiedyś ktoś mi napisał w komentarzach, że fajnie by było, żebym ponagrywała vlogi. Tylko w sumie tak się zastanawiam. Z czego ja mam te vlogi nagrywać? Jak ja codziennie siedzę w piżamie? No dobra, przesadziłam. Prawie codziennie. Większość tygodnia spędzam w piżamie. Boże, czy ty to widzisz? Rysując i robiąc zamówienia. Nic ciekawego z tych vlogów by nie było, ale niedługo będę miała nową dziarkę, więc postaram się zrobić vloga z dziarania. Będę miała dziaranego mojego pieska i bo w sumie tak sobie wymyśliłam, że w sumie chciałabym mieć swoje zwierzątko już na stałe. Może nie w serduszku, ale właśnie na obrazku, na nodze i będzie mnie dziarał Arkadiusz, czyli włoska robota. Zapraszam na Instagrama. Tak, jestem chora. Aktualnie zbieram na iPada Pro, bo mogę kupić iPada po taniości. No i takiego używanego, więc potrzebuję trochę pieniążków uzbierać. No i będę zbierać i wtedy nie będę musiała siedzieć na dupie przy komputerze i przy tablecie. Ja nie, żeby nie było, że marudzę, że nie lubię swojego tabletu albo komputera. Nie, bardzo lubię, bardzo spoko sprzęt, ja pierdzielę. Najlepszy sprzęt, jaki kiedykolwiek miałam, to jest, kurczę, tablet od Huayona, bo ma ekran i jest super. I czemu ja wymachuję łyżeczką? Nie mam pojęcia. Ale właśnie zbieram sobie na tego iPadzika, żebym mogła wyjść z domu i wtedy, jak będę wychodzić z domu, mogłabym chyba nagrywać vlogi. Co się zmieniło w moim życiu, oprócz tego, że zapuściłam w końcu paznokcie, ale oczywiście zdążyłam zdrapać już 3 palce z lakieru, więc muszę sobie poprawić. No, tutaj mam już ładnie zrobione, tylko tego lakieru nie mam niestety. 6.5 hours later. Oczywiście, pamiętajcie o tym, tak trochę z dupy wam teraz powiem, że mam maila, na którego możecie mi wysyłać swoje szkice, z których będę robić rysunki do mojej serii Rysowanie po szkicach widzów. Więc fajnie by było, jeśli ktoś zainteresowany przysłałby mi swój szkic, no i wtedy ja na tym szkicu zrobiłabym prawilny rysunek. O kur... Tylko nie myślcie, że ja jestem jakąś alfą i omegą, ja nie jestem nie wiadomo kim, więc też nie uważam się za nie wiadomo kogo, więc cały czas nie mówię, że ja umiem najlepiej rysować. Nie, nie umiem najlepiej rysować. Są lepsi. LOL. No, God, please, no! Dobra, ale co ja jeszcze mogę pogadać? W sumie nic nie mogę pogadać, no bo co ja mogę wam powiedzieć? Co się stało w moim życiu? Rysuję miniaturki dla Tak, miesza mi się język, jeśli mam wypowiedzieć jego nazwę. Dla Manoika. Rysuję miniaturki, więc jeśli chcecie oglądać miniaturki, to zapraszam na jego kanał, żeby zobaczyć, bo już tam są 3 miniaturki moje. Hihihi, cieszę się. Niedługo będą następne, więc czekajcie, bo już mamy zaplanowane 3 kolejne miniaturki. O kur... Więc to było, chyba czeka mnie dużo pracy, ale będzie warto, bo bardzo mi się podoba, jak ludzie oglądają moje prace i lubią moje prace. Niekoniecznie mnie, tylko bardziej właśnie chodzi mi o to, żeby ludzie lubili moje rysunki. Say what? W sumie, wiecie, często mam tak, że zapominam, co ja w ogóle przed chwilą mówiłam i właśnie tak mam, że właśnie zapomniałam, o czym mówiłam, straciłam wątek. W ogóle chrypię jak stara pierdoła, więc ja myślę, że to jest idealny moment, żeby skończyć ten filmik. Oczywiście wszystkie linki macie w opisie, wszystkie moje media społecznościowe. Ogólnie zostawię wam jeszcze link do brush markerów Pro od Karin. Pamiętajcie, że każdy klik, każdy jeden klik to jest dla mnie 70 groszy. To jest takie wsparcie. A tym bardziej, że teraz zbieram na iPada, to wsparcie mi się przyda, więc dla was to jest tylko klik, a może kupicie sobie fajne brush markery Pro, bo z mojego linku możecie wejść do nich do sklepu i po prostu sobie coś kupić, a jak kupicie sobie coś z mojego linku, to dostanę jakiś procent od tego, ale to nie znaczy, że wy będziecie więcej płacić za produkt, nie. Ja po prostu dostanę trochę więcej groszy na swoje konto afiliacyjne. Bo dużo ludzi się pytało ostatnio, co ja robię, że dostaję 70 groszy od klika. Mam po prostu współpracę afiliacyjną. Tak to wygląda.
No i to na tyle dzisiaj. Trzymajcie się do następnego razu. Widzimy się w sobotę już na rysowaniu, więc papatki!